Na sesji Rady Gminy Morawica zebrali się 4 października radni Rady Gminy w Morawicy. Obradom przewodniczył Janusz Wojtyś, przewodniczący Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad dyskutowano nad wprowadzeniem zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. Zmiana numer 3, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, obejmuje prawie cały obszar w granicach administracyjnych gminy, za wyjątkiem fragmentów. Studium jest dokumentem, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego gminy. To jest dokument, który gmina musi przyjąć, jeżeli chce przeprowadzać następne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inaczej zmiany przeznaczenia gruntów. A myśmy tutaj otrzymali, zaczynając pracę dla gminy Morawica, 700 uwag o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane, przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. No właśnie, dzisiaj radni i sołtysi pytali się głównie o te odrzucone wnioski. Czym to było spowodowane? Przede wszystkim uwarunkowaniami lokalnymi, przyjętymi zasadami rozwoju. Odrzuciliśmy znaczną część wniosków, która dotyczyła terenów położonych w południowej części gminy, gdzie założono zachowanie jednak funkcji rolniczej, jednak jest to gmina rolnicza przede wszystkim. A jakie nowości wprowadza studium? Oprócz terenów 500 hektarów zabudowy mieszkaniowej mamy znaczne tereny pod usługi komercyjne, czyli pod usługi turystyki, sportu w rejonie nowego zbiornika zaporowego na Morawce i też wykorzystując ten potencjał przede wszystkim leśny i krajobrazowy gminy, nowe tereny w tej części rolniczej pod rozwój właśnie funkcji turystyki. A pojawiła się po raz pierwszy chyba mała obwodnica, tak to zostało nazwane w studium? Tak, to jest pomysł pana wójta. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy uda nam się go i gminie zrealizować. Natomiast no, gdyby powstała, biorąc pod uwagę, że będzie obwodnica w drodze krajowej 73, to gdyby powstała południowa obwodnica, to zbierałaby cały ruch i też z tych terenów przemysłowych. Te ciężarówki, ten ciężki transport nie musiały przyjeżdżać przez gęsto zabudowane tereny Morawicy. Jak podkreślano, wszystkie wprowadzone poprawki pozytywnie wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, na rozwój budownictwa mieszkaniowego i publicznego, a także otworzą możliwości inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych i inwestorów z zewnątrz. W następnym punkcie obrad przedstawiono informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Morawica za pierwsze półrocze 2011 roku. Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła zmian w budżecie gminy Morawica, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Zmiany wprowadzono również w wieloletniej prognozie finansowej gminy Morawica na lata 2011-2017. Po wyjaśnieniu przez skarbnik gminy Morawica Maria Adach szczegółów dotyczących przesunięć w budżecie, radni zatwierdzili jednogłośnie obie uchwały. Wśród podjętych na ostatnim posiedzeniu sesji zagadnień znalazł się także projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego gminy Morawica na lata 2012-2013. Sekretarz gminy Morawica Anna Kowalska podsumowała również przebieg realizacji programu w latach poprzednich. Gościem październikowego posiedzenia sesji rady był Wojciech Ostrowski, prezes Koral Sport i Rekreacja spółka z o.o., która pod swoją opieką ma krytą pływalnię Koral w Morawicy, zalew oraz halę sportową Bilcza. Prezes przedstawił stan obiektów, a także koszty ich utrzymania. Wspólnie dyskutowano nad inwestycjami, jakie powinny zostać przeprowadzone w najbliższym czasie na obiektach należących do spółki. Rozmawiano także o zagospodarowaniu terenu wokół zalewu. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z hali sportowej w Bilczy. Można z niej korzystać każdy, kto tylko chce zrzucić kilogramy albo zrelaksować się. Cena za wykorzystanie całego parkietu wynosi tylko 150 zł za godzinę, ale nie trzeba korzystać z całej powierzchni parkietu, ponieważ hala jest na tyle nowoczesna, że możemy podzielić ten parkiet na 3 niezależne części. Wówczas koszt korzystania wynosi tylko 50 zł. Dlatego jest to naprawdę cena atrakcyjna. Oprócz aktywnego wykorzystania hali zachęcamy również do korzystania z sauny, do korzystania z kawiarni Bila Cafe, gdzie można zjeść smakowite desery,
ale również i smaczne obiady. Hala również wydzierżawia pomieszczenia do nauki języka angielskiego dla szkoły. Będzie również organizowany gabinet masażu i to wszystko czeka na Państwa. Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami obradujących. Wspólnie dyskutowano na temat zameldowań na terenie gminy Morawica, a także poruszono sprawę bezdomnych psów. Omawiano również remonty dróg w poszczególnych miejscowościach i dyskutowano o zaplanowanych inwestycjach.